Hej, hej. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Rok. Przed wami Heroes of the Storm. Liga bohaterów, liga rankingowa. Jeżeli chodzi o gry e-sportowe, to Heroes of the Storm jest taką produkcją, której poświęcam najwięcej czasu i traktuję ją najbardziej poważnie. League of Legends, Smite, Counter-Strike to były takie gry, i to są takie gry, w które bawię się głównie po to, by spędzać czas z przyjaciółmi, się pośmiać, by się cieszyć tą zabawą. Natomiast jeżeli chodzi o Heroes of the Storm, to jest to gra, w którą angażuję 80% swojego wolnego czasu po to, by ćwiczyć, by się dokształcać i być może, by kiedyś móc komentować tą grę i by przede wszystkim grać dobrze. Przede mną długa droga, mam nadzieję, że będziecie mi chociaż trochę kibicowali. W tej chwili mam rangę 32 z 50. Dzisiaj jest 17 stycznia, więc moment, w którym będziecie oglądali ten odcinek, może być tym momentem, w którym moja ranga wzrośnie, bądź też spadnie. Tak czy inaczej, zapraszam was na mecz. No to wybieramy. Oczywiście ukrywam się na moment wyboru, ponieważ nie chcę wam niczego zasłaniać. Tu rzeczy ważne będą się działy. Wybierzmy sobie Malfuriona, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Jak gracie, zawsze każdy z graczy ma swoją kolejkę, ale warto wcześniej wskazać, co wybieracie, żeby inni mogli dopasować swoje postacie do jakiejś tam sensownej kompozycji w Heroes of the Storm. Ludzie tego nie robią, jak widzicie, tylko ja i Lidan, żeśmy się zgłosili. No ale dobra, zobaczymy, co tutaj będzie. Jakby to jest istotne, żeby ten team dopasować. Chociaż coś takiego jak kompozycja jest istotne, ale nie zawsze działa. To znaczy, jakby taką sensowną kompozycją jest. Sensowna kompozycja jest wtedy, kiedy macie jednego tanka, jednego supporta, dwóch asasynów i specjalistę. W teorii. Ale grałem mecze bez tanków, grałem mecze o bardzo dziwnych układach, które zdarzało mi się wygrać, więc. Tu jest Brightwing po drugiej stronie. Nie mamy tanka natomiast, więc. Zagrajmy sobie Muradinem. Planowałem zagrać Illidanem, ale widzę przy tym układzie. Chyba, że. No dobrze, to ja wezmę Dobra, okej. Okay. Chciałem Muradinem, ale widzę, że Dudnes zmienił na Abatura, więc możemy grać w ten sposób. Dobra, mamy Illidana, mamy Vale, mamy Malfuriona i mamy Abatura. Abatur może udawać tanka, trochę. Po drugiej stronie jest znacznie ciekawsza kompozycja. Tyrael jest takim warriorem, ale nie jest szczególnie często wybierany. Jest Uther, jest bardzo dobry support ze stunem. Falstad jest też dosyć często wybierany. Stitches jest tankiem, dosyć ciekawym, nietypowym. No i jest Tychus, więc oni mają bardzo taki standardowy team. U nas natomiast ze standardów jest Vala. I Illidan. To są takie postacie, które często są wybierane, bo są bardzo dobre. Natomiast Abatur, Zagara i Malfurion rzadziej. Ja osobiście uważam, że Malfurion jest najlepszym supportem, ale o tym pogadamy sobie w trakcie gry. Zapraszam. Zagramy sobie na Sky Temple. To dobrze, to jest nowa mapa. Miałem ochotę ją pokazać. Trochę sobie ściszę wam, to nie powinno przeszkadzać. Zobaczymy, gdzie się rozejdą po liniach. Na tej mapie są wieże, które ostrzeliwują teren przeciwnika i te wieże trzeba przejmować. Nasz team nie jest zbyt standardowy. Ja pójdę z Valą, bo ona ma manę. Czekajcie. Jak zwykle klawiatura podpięta pod drugi komputer. Z Valą albo z Zagarą pójdę. Vala ma manę, ja natomiast pomagam odzyskiwać manę. Ja natomiast mogę odnawiać manę i to bardzo dobrze współdziała. Wszystkich ich uwięziłem. Ale dobra, wygrali. Wygrali. Wbili się na tą wieżę, która pozwala patrzeć. No i dobra. Trzeba uważać, bo jest Stitches, on zaraz będzie łańcuchami łapał. No właśnie, ale dobra, przeżyjemy tutaj. Oni poszują to w trójkę, dałem. Zaznaczyłem, żeby uciekała Zagara, bo... Jakby... Opowiem wam trochę o supportach, może będę miał tutaj okazję. Ponieważ osobiście uważam, że Malfurion jest jednym z najlepszych.
Głównie dlatego, że ma kilka funkcjonalności. Mam nadzieję, że zobaczycie je w trakcie gry, ale przede wszystkim wiele osób uważa, że Lili jest najlepszym supportem i bardzo dużo osób wybiera Lili. Natomiast ja osobiście uważam, że Lili jest taką bardzo prostą postacią. Nie trzeba wskazywać celu. Ona sama automatycznie targetuje i wadą tego jest, że nie możecie z ukrycia wyciągać niewidocznych postaci. Ja natomiast mogę, po prostu mogę trafić w obszar, w którym niewidoczne postacie są, by je wyciągnąć. Ale dobra, skupmy się na grze. Mamy środkową wieżę, to oznacza, że będziemy strzelali w wieżę wroga. My też tutaj obrywamy, niestety wieża na topie jest naszych przeciwników. Dajmy manę, zagażę. O tym trzeba pamiętać. Ja Malfuriona, mimo że jestem supportem, to buduję pod DPS. To oczywiście to nie jest wielki... Malfurion nie zadaje wielkich obrażeń, ale... są one istotne. Dobra, jak wygląda sytuacja? Poziomy mamy większe. Teraz widzę, że na górnej linii nikogo nie ma. Pomogę Malfurionowi. Znaczy Illidanowi. A może niepotrzebnie zmarnowałem manę. I pójdę na górną linię, bo... nie bierzemy... tracimy experience. Doświadczenie. To nie jest tak, że każda postać zdobywa punkty doświadczenia, czyli tylko cała drużyna. I ważne, żeby na wszystkich liniach ktoś był. Żeby z każdej linii to doświadczenie odzyskiwać. Tu już widzę są, natomiast na dole nikogo nie ma. Tak nietypowo. Jestem takim supportem. Z reguły support stoi na jednej linii. Wspiera wybranego sojusznika. Natomiast tutaj muszę trochę pojeździć, bo różne rzeczy się dzieją. Dosyć odważnie ten abatur tutaj sobie poczyna. Dobra, niech on idzie się podleczyć. Ja postaram się tą linię przytrzymać. Dobra, Illidan jest bardzo dobry. Znaczy, generalnie, Illidan jest bardzo dobrą postacią. Mam wrażenie, że ten gracz też jest bardzo dobry, ale... ludzie się często po liniach poruszają. To jest też dobra rzecz. Ja staram się oszczędnie tutaj z maną, nie szkodzi jak trochę. Natomiast Tychus, mam wrażenie, trochę... nie radzi sobie za dobrze. Wrażenie, że to uciekł jeszcze. Jakby w trochę niewłaściwych momentach używa skilli, ale mogę być w błędzie. Więc ci dwaj tutaj bardzo ładnie się poruszają. Teraz mamy dolną wieżę, o którą trzeba zawalczyć, tak żeby ona ostrzeliwała struktury przeciwnika. Jest bardzo urozmaicona mapa, bardzo dobra. Ona zmusza często ludzi do... bardzo dobrze. Ruty trafiły. W tym teamfajcie mamy zdecydowaną przewagę. Dobra, skosiliśmy następnego. Wieża jest nasza. Pomożemy zagarze. Ja nie jestem wielkim fanem pasywu Malfuriona, który pozwala odzyskiwać manę sojusznikom raz na 30 sekund. Uważam, że mógłby być lepszy. Bardziej przydatny, kurde. Zostawili mnie samego, serio? Widzę, że... no ale dobrze, niech puszują w tym czasie. Już w zasadzie nie musimy się chyba tym martwić, bo to już będzie strzelało. Tak jest. Dobra, ja jestem w krzakach. Zróbmy znowu to, co przed chwilą. Tak jest. Udało mi się ruty założyć w dobrym miejscu. Teraz podleczymy ich wszystkich. Ja bardzo aktywnie używam swojego ultimate'a. Nie czekam, aż sytuacja będzie tego wymagała. Bo jak ludzie mają na sobie dobrego ultimate'a, to są odważni, wchodzą... jak ludzie mają tego ultimate'a na sobie, który leczy cały czas obrażenia, to wchodzą do akcji bardzo szybko i...
Mamy przewagę, dużą przewagę na początku, dwa poziomy, ale to nie jest powiedziane, że ta przewaga się utrzyma, bo dużo się zmienia po 10 poziomie, kiedy ludzie dostają swoje ultimate'y. Teraz muszę skoczyć po manę. I bardzo dużo się dzieje, kiedy jest 16 poziom, gdzie też są takie bardzo, bardzo istotne talenty. Kurde, odszedłem tam. Trochę many odzyskałem, ale muszę wracać. To jest bardzo ważny boss. Powinienem był tu zostać z ludźmi. Dobra, mamy tego. To jest bardzo ważny kamp. To jest potężny boss, który sam puszuje linię. Każda mapa ma swoją specyfikę. Każda mapa ma swój moment, w którym trzeba przejmować kampy, w którym trzeba atakować wieże. I tego się nie da powiedzieć, nie da się wytłumaczyć, że okej, w tej minucie wchodzicie. To wszystko jest bardzo płynne, elastyczne. Chciałbym tutaj trochę tą linią się zająć. Mój Terrant tu jest, więc powinienem właśnie punkty doświadczenia zdobywać. Okay. 6 sekund i będą znowu wieże. Mamy tu Stitches, schodzi od nas z góry. Znaczy to jest wrogi Stitches. Ale schodzi z góry. Mamy obie wieże, teraz trzeba uważać. No teraz będzie ciężko. Ja złapałem na szczęście ich wróty. Dzięki temu, żeśmy przetrwali, ale przegraliśmy tą wieżę. Teraz trzeba uważać. Jest taki moment, w którym graczom się wydaje, że wygrywają nie dlatego, że mają dobry team, tylko dlatego, że sami są tacy dobrzy. I popełniają wtedy błędy. Wydaje mi się, że Zagara trochę się niepotrzebnie wbiła. A wiele zależy od zgranego teamu. Tu samemu niczego się nie da wygrać. Trzeba uważać. Oni są chyba nad nami. Żeśmy, widzę, oddaliśmy tą wieżę. And so the light fades from my temple. Stitches już jest martwy. Oni są dwa levele do tyłu, to nam daje przewagę w skillach i daje nam przewagę w statystykach, więc... Tutaj gdzieś jest... Okej, teraz mogą nam... Dobra, daliśmy radę. Anubarak przypłacił to życiem, ale udało się. Więc wygląda to, to byłby dobry moment, kiedy powinienem użyć ultimate'a, tylko nie miałem go, bo użyłem go wcześniej, żeby uciec. Rutów też nie mam, a szkoda. A szkoda. Nie udało się złapać tutaj Stitchesa. Źle zrobił, bo... O, teraz już. Niestety... Chyba polegniemy. Weźmiemy sobie... Ach! To było niepotrzebne. Myśmy strasznie się skupili na tym Stitchesie, zamiast patrzeć na liczniki, bo oni... Teraz, żeby tutaj ci nie przegrali, bo to bardzo szybko można stracić to, co żeśmy... Ajajajaj. To, co żeśmy zyskali i... No nie, Illidan, już uciekaj, trudno. On będzie jako jedyny pozostanie przy życiu. Chyba, że znowu też się wda, nie, uciek. Dobra. Trudno. No, żeśmy popełnili błąd. Teraz oni mają czas, żeby przejąć tą wieżę i będą nas ostrzeliwali. 16-15. Jest oczywiście szansa, że oni też popełnią teraz błąd. Jeden powinien sobie dać radę teraz. Żeby się za bardzo... Dobra, wygrał to.
Dobra, mamy Utera. Mana dla Vali. Musimy się teraz zebrać razem. Nie powiedziałbym, żeśmy odzyskali straty, ale już jest lepiej. Wziąłem sobie Moonfire'a, który spowalnia przeciwników. Z reguły biorę takiego, który ułatwia spamowanie, ale nie tym razem. Ponieważ no, mój team bardzo dobre zadaje obrażenia, nie są potrzebne jeszcze te drobne, które ja mogę dorzucić. Kurde, znowu się to co mówiłem. Jest ten problem, w którym ludziom się wydaje, że są za mocni, że są mocni. Mają pretensje, żeśmy im nie pomogli, ale powinni mieć przede wszystkim pretensje do siebie, że nie patrzyli, co się dzieje na mapie. Nas tu nie było, nie było nas tam. Boję się, że teraz na miejscu naszych przeciwników wchodziłbym w ten kamp właśnie, w którym my jesteśmy. Już tutaj się zbliżają. Teraz pytanie. No nie wiem, Vala proponuje przejąć tamten kamp. Ale jeżeli mam być szczery, to wypadałoby odpuszować trochę tutaj. Ale dobra. Teraz wszyscy idziemy tutaj. Coś mi się zdaje, że tu będziemy mieli następny teamfight. Który niestety... Dobra. Dopadłem. Kurde, właśnie w teamfajcie. Muszę obiec to. No i żeśmy przerżnęli. Po raz kolejny. Spokojnie, cofnąć się. Oni stracili, no właśnie, dwóch na dwóch, więc nie ma tragedii. Trzeba pójść po... I pójdziemy górą. Nie poszło aż tak fatalnie, ale... To jest też pocieszające. Z jednej strony. My mamy przewagę ciągle, tutaj. Pocieszające jest to, że... jakby każda walka czegoś uczy, nawet w obrębie jednej... jednej rundy. Już jesteśmy w takim momencie, że no, musimy czuć, że nie jesteśmy lepsi. Jak ludzie zaczynają czuć, że nie są lepsi, to robią się ostrożniejsi. A to akurat jest nam potrzebne. Bardzo. Ostrożnie, ostrożnie. Cholera. Padli nam w trzech tutaj. Niedobrze, no może tutaj lepiej pójdzie, bo tutaj jest 3 na 2. Więc znowu 2 za 2. Więc do zaakceptowania. A tu nie było właściwie, ale Anwarak chyba uciekł, no i bardzo dobrze. Tu nie było, no, nie było wyjścia, no bo tak żeśmy się rozstawili, że na bota poszło 3, na top poszło 2 osoby. I oni mieli tak samo, tylko że akurat odwrotnie, więc oni przegrali tą walkę, my żeśmy przegrali tą. Szczęśliwie oni stracili dwóch, my żeśmy stracili tylko jednego. Jest szansa, że oni się wezmą tutaj za ten kamp. Ja zginąłem pierwszy, więc będę tu szybciej niż Stitches i Tychus. Poza tym ich jest dwóch, więc jest im trudniej się zorganizować. Ostatnio ta walka źle nam poszła. Oni muszą tutaj się zajmować linią, więc mamy chwilę czasu. Ale poziomy już się zrównały. No i teraz zobaczymy, co się będzie działo. Jako support nie muszę się martwić o to, żeby mówić, wskazywać cele. Tym się zajmuje... Zajmują się asasyni, tank ewentualnie. A Batur, on jest takim bardziej warriorem. Nie do końca jest tankiem, ale ma bardzo dużo takich efektów spowalniających, ogłuszających. Więc się przydaje. Zabierzemy sobie tarczę. Tarczę na całą drużynę. Ja mam, takie, większość talentów mam zadających obrażenia, natomiast... Jakbyśmy się teraz nie rozdzielali. Natomiast od czasu do czasu właśnie biorę coś takiego, co mocno, mocno leczy.
Oni muszą tu się martwić, więc... Okej. Ja będę głównym celem, to zawsze. Dobra, mamy to. Bo zakładałem na nich tarczę. Poleczyłem jak szalony. Jeszcze ruty się dobrze rozłożyły. Chyba jeszcze tego nie skończymy. Ale nie musimy. Ponieważ tu są wieże, oni muszą bardzo walczyć pod swoją bazą. A my natomiast możemy zająć to. Mamy dwie wieże. Niedobrze, 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 bo oni weszli tu w pięciu. My natomiast weszliśmy we dwóch. Zagara użyła teleportu, żeby się tu przenieść. I nawet mimo, żeśmy uciekli z tej walki, to mamy przewagę, ponieważ tam już tak jest. Zrobione. Bardzo dobra. Bardzo intensywna gra. To jest to. Mamy początek, w którym żeśmy szli bardzo, bardzo dobrze do przodu. I potem jest ten moment, w którym zaczynamy ginąć pojedynczo. To jest ten moment, w którym ludziom się wydaje, że to oni są tą siłą prącą do przodu. No to żeśmy przeszli akurat na 31 ranking. To są jakieś bonusy do zdobywania punktów doświadczenia, tak swoją drogą. Więc za tą walkę 300 tysięcy punktów. No niewiele. Ja mam Malfuriona na 9 randze. 10 to już jest ten master skin, to już jest to ostateczne. Dobra, podsumowując, jakby o walce można by dużo opowiadać. Tu się sporo działo. Mapa jest fajna, też mieliście okazję to zobaczyć, mam nadzieję. Jest taki moment, jest, jeżeli jedna drużyna wygrywa i za każdym razem, kiedy ja jestem w przegrywającej drużynie, to o tym myślę. Jeżeli drużyna wygrywa, to jest ten moment, w którym jeden gracz zawsze pomyśli, że to on pcha, że on da radę pokonać wszystkich i wtedy zaczyna się odwrót, zmiana tej sytuacji. Wtedy można pojedynczo ścigać wrogów i jakby przejść do kontrataku. I tym razem też się to stało. Na szczęście udało nam się odzyskać zmysły i dokończyć to. Chociaż końcówka już była bardzo, bardzo wyrównana. Już nie było takich teamfightów, które zmieniają sytuację na polu walki. Były ucieczki, były powroty. I są dwa takie bardzo ważne etapy. 10 poziom i 16 poziom. Tam najważniejsze talenty dostajemy. I nawet jeżeli przegrywacie do 10 poziomu, to spokojnie. Na 10 może się wszystko zmienić, a nawet jeżeli przegrywacie dalej, to spokojnie poczekajcie na 16 i znowu może wszystko pójść do przodu. Chociaż czasami jest tak, że jedna strona mocno się przestraszy i potem cały czas jest w ucieczce i już nie ma powrotu, ale nigdy nie należy się denerwować. Są ludzie, którzy po grze wychodzą, znaczy w połowie gry wychodzą, bo im się coś nie podoba. Zawsze jest szansa, zawsze można wrócić. Tu nie ma sytuacji, w których jesteście niszczeni od początku do końca. Może w premade'ach. Kiedy gracie 5 na 5, no to zawodnicy z jednej i z drugiej strony doskonale wiedzą, co robią i jak to się będzie toczyło dalej. Natomiast kiedy gracie pojedynczą postacią i są wam dodawani pojedynczy przeciwnicy, nie premade'y, to wszystko może się wydarzyć. No cóż, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejne odcinki z Heroes of the Storm. Będę starał się je publikować w poniedziałki i w czwartki w towarzystwie Skyrima. Gdzieś tam wieczorkami. Skyrim jest o 16, Heroes of the Storm jest o 19. Zobaczymy, czy będzie się to cieszyło waszym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że tak. Jak powiedziałem na początku, ta gra jest dla mnie bardzo, bardzo ważna i mnóstwo uwagi jej poświęcam. Trzymajcie się. Hej, hej. Nuclear launch detected.